Japonia. Wejdę, zobaczę jakie jakości. Zaraz pewnie będzie echo, bo czemu by nie? Uwaga. Wyłącz, usuń. A cóż to? Cóż to? Są wszystkie jakości, jakie powinny być. Uwaga, uwaga, powiem nieprzyzwoitą rzecz, której nie powinno się mówić. Aha. Że w sumie to już nie pamiętam, kiedy nie było jakości. No. Cześć, Cyru. Cześć, Cyru. Ludzie przychodzący bez powiadomień bota, co się dzieje? No, wierni widzowie. Święto. Jeszcze tylko na nie przeszkadzać. Jak się grało w grę? Nie grało się, wiem. Nie no, Warrior, to się gra i się grało i się będzie grało. Jezu, jak ty masz mało HP! Co tu się stało ostatnio? Dlaczego jest tak mało? Nie wiem. Będzie fajnie. Tyle wiem. Jeżeli nie będzie żadnych tych bujających platform, to będzie cudowny. Nie wiem, co masz na myśli. Sadząc kanał co godzinę w dni streamów. A, w dni moich streamów, ale na nie, czekaj. Cześć, Sebastianie. Cześć, Sebastian. Tak się zastanawiam, czy jest jakieś miejsce, w którym mogę spróbować jeszcze iść, gdzie mnie wcześniej było, czy już po prostu mieliśmy iść tej pseudo dalej. Czy tam w lewo mogłem pójść? Chyba nie. Nie pamiętam, czy próbowałeś. No to co ja mogę powiedzieć? Trzeba sprawdzić, ale chyba nie. Tutaj no. Chyba? Tak. Możesz energię zgarnąć przy okazji. Żadną? Tak, tak. Czemu on się świeci, jakby się palił? Ty zbiki. Aha, chyba już wiem dlaczego! O mój Boże. No, na szczęście tym razem ostatni raz woli był grany tydzień temu, a nie trzy, więc... Tak. A weź jeszcze, wracając do tego, że grałem przez Team Dark Soulsy dwójkę. No. W robocie teraz mamy grę, która ma całkiem podobny system walki. Aha, czyli samuraju. Cześć, dzień dobry. I przez to tak mi się cholernie konsolki myli, bo tam wszystko jest zupełnie... Dlaczego w tytule? Nie powinno być hasło w tytule. Odświeżasz. Już patrzę. Streamujemy Kingdom Hearts Into the Ciekawe. Faktycznie jest co. W tytule. Przysięgam, kiedyś się nauczę z poziomu OBS-a to zmieniać, ale to jeszcze nie jest ten dzień. Mi się po prostu wywala okienko na początku, żeby to zmienić. No, mi też się wywaliło i... Ewidentnie nie pomogło. Cześć, Tripus. Cześć, dzień dobry. Zastanawiam się, czy... Cześć, Marcin. Nie no, przecież jak Investigations jest, to się też zmienia tytuł, więc... A ja nie zmienię z poziomu przeglądarki, bo jestem na nie na tym koncie. To tak jak ja. A nawet nie mamy bota, żeby nam zrobił set game. Nie no, patrz. Set game. Nie, set title, jeżeli już. Ori XD. No dzięki, Steamlabs. Ha? What? What? Czekaj. O kurwa, on wrócił. Dobra, to ja może zrobię to tak jak trzeba. Właśnie, wszystkiego najlepszego tripu, z miłego ogrywania, dobrego Megamena. Czy Megamena ZX? Dobrego Megamena? No. Wybierz jedno. Gameplayowo był dobry. Nie, on nie był gameplayowo dobry. Ja nie narzekam na fabule w ZX-ie. Narzekasz na mapę. Na jak jest mapowany. To jest level design efektywnie.
No true. Czekaj. Czy ja będę miał punkty teraz na coś? Powinieneś mieć, bo masz dwa. Górą chyba możesz iść. Tak, Charge Flame Efficiency. No ale to tylko ten. Tylko tutaj mogę pójść na razie, dalej nie pójdę. No. W każdym razie mamy już też pełne HP-ki z tego co widzę. No tak, bo level ci daje pełne HP-ki. Dobra, wspaniale. Level ci wszystko odnawia w zasadzie. Level ci wszystko odnawia i też wytwarza taką falę uderzeniową, która zabija przeciwników i rdz. Tylko podejrzewam, że dość ciężko jest to wykorzystywać. Tak, no wiesz, możesz uważać jak to ten. Zastanawiam się, czy mogę to wystawić, ale chyba nie. You can hit Link on unstable ground. Link, słyszałeś, nie mogę cię robić na niestabilnym gruncie. To? Postawiłeś sobie. Charge time jest ten, ładujesz go normalnie jak atak. Hej. O, będę miał zapis. Parę pikseli dalej, ale cicho. MNZX3. No widzisz, wreszcie ktoś komu być sensem. Wybuchający przeciwnik. To przydatny jest. Nie powiem. Zastanawiałem się, czy on skacze? On nie skacze, prawda? Nie. Zastanawiałem się, czy da się go w pochodzeniu na górze wpieprzyć. Ale nie wygląda z tej perspektywy. Nawet jeżeli jest przyjemny w użyciu, to wciąż, co ja mogę powiedzieć? Ma pas się... Jedu! Wow. Wpukłem się. I'm a fire in Malaysia. To jest ten fan w Malezji. Chodź, rozbij się tam. Plus. Okej, to teraz podejrzewam, że muszę to po prostu przedaszować. Znaczy ja powiem szczerze, ja mam raczej dobre wspomnienia zarówno pod względem pierwszego ZX-a jak i Adventa, ale zastrzeżenia do mapy ZX-a podzielam. Dobrze. I tego nie można niestety. Atakować z tego co widzę. Wow! God damn it! Ale uderzeniowa cię tam pochłonęło. Czym znowu was tak stało słyszę? Nie wiem, Marcinie. Jak to było, nie? Znaczy, żeby nie było, jeżeli rzeczywiście jest problem, to widzowie dajcie znać, bo ja nie wykluczam, że coś tam się popsuło, kurwa. Macie. O! Musisz przytankować, żeby to się rozwaliło. Ja słyszę, dobrze jest. Dobra, no to oznacza, że problem jest jednostkowy, że tak powiemy. Dobra. Dup. No chodź, kolega. To się da wysadzić? Nie. Czy jak rozumiem, obawiam się koledzy, że to może być koniec z naszych przygód tutaj? Na skrawkę znacznie lepiej. Może to kwestia głośników laptopowych. Mam wrażenie, że o laptopie Marcina to już dużo ciekawych rzeczy można powiedzieć. Jeżeli chodzi o to, jak on działa, bądź nie. Okej, czyli tu ewidentnie dalej nie przejdę już nigdzie. Zawsze trochę spuki, jak on ten tak podlatuje. Trzymaj, Okej.
Okej. Okay. No. Zawsze jest to zapisane postęp na mapie przynajmniej. Żeby tylko na mapie? No i trochę ten ekstra wpadło. To na niedużo, ale... Chciałbym, żeby się namierzało na tego przeciwnika, a nie na drzwi. Ale namierzało się, jak trochę podszedłeś. O, zobacz, to przejście na dole ci się rozwaliło. To, a, które tutaj... prowadzi tutaj. Mhm. Aha. Pewnie ten wybuchający ziomek rozwalił. Fajnie, może sobie podjąć wcześniej ten lifestyle'a. Na VLC pamiętam, że się dało podgłośnić powyżej 100%. No, VLC miało chyba 200. Maksymalnie. Kolej nie prążę, dzisiaj fajnie byłoby też jakieś energy cells to znajdować. Możesz tak, jakbym miał mało HP? Znaczy nie, nie, dlaczego mówię, że energy cells, nie light cells. A, Boże. Pomyliłem. Idę przestreamować fast stream na VLC. O nie. Czy gdzieś jeszcze mogę próbować iść? Tutaj się nie dało, z tego co pamiętam. Tutaj na górę chyba też nie. Tutaj na dół chyba trzeba było mieć jakąś odporność. Woda. Tak, chciałem powiedzieć, że odporność się na truciznę albo coś. I nie pamiętam, czy tam na dole w prawo się dało, czy nie. Zresztą najwyżej tam jest. Yeet! Wiskozy? Jego yeetek. Musisz wrócić jeszcze raz potem na to. Co to chce umrzeć? Ewidentnie. Widzę. Martwi mnie to, niepokoi mnie to. Ja, to jest jedna rzecz, która mi w życiu zawsze dobrze wychodzi. Umieranie w życiu dobrze wychodzi, to brzmi bardzo ciekawie. Nie widzę problemu. A szkoda ci, żeby wrócić i zapisać się tego lifestyle'a? Możesz. Chciałem przez chwilę powiedzieć, że zastanawiam się, dlaczego Erdash jest jakby zablokowany double jumpem, a później sobie uświadomiłem, że doskonale znam powód, dla którego tak jest. Ja jeszcze nie wiem. Wyski dy. Cześć, dzień dobry. Nie tym razem. Cześć, energię. Dwie jednostki energii. A, i gdzie ja chciałem sprawdzić tam na dole, czy w prawo da się iść. Aha. To było tu i tu. Hej. Hech. Well, guess I'll die. Zresztą mam wrażenie, że to nie jedno nic nie będzie szybsze. Dobra, no to co? W prawo! Nie ten przycisk! Nie wiem, o co ci chodzi. Wszystko wykalkulatorowane, przysięgam. Skoczę. Chyba. Here we go, albo i nie. Let's fucking go. Let's go? Let's go. A dlatego kolega... Wydaje mi się, że po tym jak ten, po tym jak skończysz te lokacje teraz, której będziesz, to grać przed tobą bardzo otworzę. I to jedyne, co się przynajmniej otwiera, to perspektywy mojej śmierci. True. Bo widzicie, tak to się kończy, kiedy człowiek ma bardzo dużo do czynienia z grą, w której HP-ki się same regenerują.
Bo i przestaje brać pod uwagę, że może chcieć jednak oszczędzać hapeki. Co jest? To jest ta gra, którą robicie teraz na testach? Jest taki typowy system, że hapek... za osłoną. Znaczy nawet nie za osłoną, tylko po prostu na chwilę, jak nie otrzymujesz obrażeń, tak? Aha. Bardziej w ten desny. Ambitnie. Wydaje mi się, że nie, ale głowy nie dam. Pojedą. Wow, wow, wow. Niestety nie mam też energii, żeby postawić tam dalej. Wydaje mi się, że na mediumie energia może trafić w przeciwniku. Jak wszyscy wiemy, medium jest dla skrabów. Przeskoczę raczej. Chyba, że. Ej. Au. Au. Nie to. Miałem wrażenie, że to mnie nie trafiło. Ja chyba gram na haldzie. Jestem przekonany, że gram na haldzie, ale... Mogę się mylić. Dobra, zaczekam, aż on przyjedzie. To jest pytanie. Dobra. Dobra, nieważne. Bo ja wiem, jak to zrobić, ale ci nie powiem. A co, jak zrobić? W sensie to skała, bo chciałeś poruszyć ten kamień, ten głaz. Znaczy przecież ja go ruszałem. Sebi? No tak, tylko chodzi mi o to, że... Czy chciałeś go tak przemieścić? Czy to jest to, co chciałeś osiągnąć? Znaczy... Trochę, kinda, może. Well, jeżeli tak, to ja nie przeszkadzam. No i patrzcie, jak kolega maksituje, no... Po prostu ja nie wiem, co powiedzieć. No, ale ja ci nic nie mówię przecież. Przecież ci mówię, że rób co chcesz. Ale już sugeruję, że da się to jakoś inaczej zrobić, że on by to zrobił lepiej i w ogóle... Dobrze, Boże, nic w ogóle nie mówię już. O nie. Co? Marcinie? O nie! Za dużo jest taka. Aha. Zaraz wracam na moment. Aha. Okej, czyli tego i tak się nie da. Zastanawiałem się, czy ten kamień da się tutaj na górę powiedzmy przesunąć. O tutaj. Ale ewidentnie on tam utkwi, więc chyba niekoniecznie. B. Powiedziałem 3. Czy mógłbym zrobić bardzo prosty, niewymagający skok? Czy to przekracza dzisiaj moje umiejętności platformowe? Wow, bo wow. Chyba ewidentnie przekracza. Oh wow. Well, I mean. Nie, wiesz co, ja już w momencie, kiedy grałem w Soulsy, to miałem wrażenie, że coś dzisiaj jest nie tak z moją zręcznościową częścią robienia rzeczy. Dobra, akurat to kwestionuję. Może dzisiaj taki dzień po prostu jesteś tam
Albo to, albo starość. Już refleksy ci wysiadają. Why not both? Get back here. Musimy odebrać... Wiesz co, ta gra jest rasistowska. Czemu? Przez to, jak wyglądał ten stwór i że on ukradł. O, nawet bym o tym nie pomyślał. Fakt, że to jej tu przyszło do głowy, znaczy, że jesteś rasistą. Tak, oczywiście. A mnie niestety nawet o tym nie pomyślałem. Nieźle projektujesz. Ja walczę o społeczną sprawiedliwość dla tego potwora. Jestem wojownikiem społecznej sprawiedliwości. Zrobić coś niedobrego. Potwora. Ja mam wrażenie, że tam się dało skoczyć tam z góry. O, proszę, jeszcze niżej, zaraz padnę. Dostałeś ability, co? Zawsze coś. O nie. Czy ty widzisz to? Jacek. Tak? Nic. Miałeś to autosave'a? Okej. Okay. Ewidentnie. Ci przeciwnicy są tak irytujący, Jezu. Przez to, ile ich się robi, tych małych. Nie! No dobra. Tym razem się udało. I co teraz zrobisz, Shinji, chłopcze? Zrobię dokładnie to, czego się spodziewasz. Ale tu nie ma bujających się platform. Ale ja nic nie robiłem bujających się platformach. Nie tym razem. Nie tym razem. A mi to nie wygląda, jakby tutaj cokolwiek miało być. To absolutnie nie przeszkadza mi sprawdzać. To już ustaliliśmy, że na razie jest nie do niszczenia. Możesz przejść. Ale to jest też o takie, taki zawijas po prostu. A cóż to? Nic ci to nie da. Wiem, bo dopiero co byłem po drugiej stronie. Ale ty straciłeś tego ability sela. Halo, halo, musisz po niego wrócić. O, nic ci to nie da. No bo i tak stąd nie możesz tego zrobić, tylko musisz z góry. A jestem ciekaw, czy już... Nie, nie spadłeś poza tym, na którym możesz to jakby tam ogarnąć. Jeszcze raz. Przysięgam. To już podchodzi pod desperację, jeżeli chce takich zabijać. Wiesz co podchodzi pod desperację? Te wspinaczki. Nie wiem, co masz na myśli. Chyba... on się chowa po prostu. Nie, no dwojga. Nie, on się chowa. No wracaj. Wróci? On wróci. Zrobiłeś to. Trzeba z góry. A. Szkoda, że się zespił. On ewidentnie nie jest zbyt skory do tego, żeby coś robić. Za dużo. Jezu. Tutaj chyba nigdzie nie przejdę w inny sposób.
to coś świeci. Mhm. Nie działa to w ten sposób, desło się. Strzelanie to też nic nie robi, więc na razie nic z tym chyba nie zrobię. Chyba, że... Jezu, ile to zdaje? Grasz na hardzie. Okej, okay, a nie spodziewałem się, że pół mojego HP. Oni chyba normalnie dwa zadają. Tak, to są cholery wytrzymałe. Myślałem, że one zawsze większym lodem strzelają. A nie po prostu we mnie. Nie pamiętam, health czasami boli. Mhm. Ale powiem tak, możesz chyba przełączyć poziom trudności zawsze z menu. What am I? Ej, casual? Mm. Dobry save'ik nie jest zły. Mamy trochę expa. Tutaj nie zejdę na razie. Tutaj zakładam, że nic nie ma. Więc nawet nie będę tam schodził, sprawdzał. A, poziomów nie mam na razie. Księżycowe grotto! O nie, dobrze nie skarż 20. Imagine skarż 20, księżycowe grotto. A, dobra. A, czyli to nie górą. Wow. To jest niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne. Błędy zostały wypełnione. Au. Przysięgam, gdyby były jakieś aczyki za to, że trzeba zginąć co najwyżej ileś razy przy okazaniu gry, to za cholerę bym się wyjadował. Ta gra ma deathless achievement. Cóż mogę powiedzieć? Nie chyba najbardziej jestem szybki, bo... Lijek wytrzymali coś prze... Czy on się już zespawnował, czy ki diabeł? Nie, ja go nie zrobiłem. Ja nie zrobiłem tego achievementu. Ja nie mam siły na ten achievement. To jest chyba... Mi zostały dwa achievementy, wolę mi do zrobienia. Przejście na One Life i przejście Deathless. Przez to myślałem, że boję, że przejście na innym życiu i zrobienie wszystkich achieków. To nic nie robi. Nie wiem, czy chciałeś to robić. Prawdopodobnie nie chciałem, a co? Tego też nie chciałem. Znaczy ja wierzyłem, że Jacek sobie poradzi, więc nic nie mówiłem. Wyczuwam sarkazm w twoim głosie. Aczkolwiek było to dla mnie zabawne, że przez kilka razy rozwijałeś tę łodę. I zastanawiam się, czy ty zauważasz, co robi. Tak, zauważam.
Bardziej była kwestia tego, że nie zauważyłem, że oni powiedzmy przechodzą między kolejnymi. Mhm. Znaczy to jest każdy jakby oddzielny na ten, na dziurę. Aha. Mhm. A, energia? Bez. No jesteśmy księżycem Grotto. Lasery Quickmana. To nie wygląda jakby się dało. A, to po prostu segment jak u tego. U Matexa. Big 5. Trochę. A, musi mi przypomnieć taki chujowy gag. Nie, bo optymistycznie mogę na to spojrzeć się w nieco inny sposób, że teraz po prostu będzie mi przypominał o dobrej grze. No. Ale to tylko moje optymistyczne marzenia. Jedno. Boże, i on ci odbył 4? Tak. Jezus Maria. Hard mode. No. Właśnie się tutaj, że... Te kolce są tylko... Nie, nie, jeżeli są kolce, to nie na pokaz. Ale hejter. To... to nie jest hejt. To jest hejt. Hejty to ja co najwyżej siebie, że postawiłem save point tutaj, a nie dwa kroki dalej. Ale nie miałbyś wiedzieć, że będzie kascenka. Zawsze, że gra się zachęca do tego, żebyś robił ten save w tym miejscu, bo masz tu kryształ. Chujowy design, chujowy gra, cóż mogę powiedzieć? Boże, Boże! Znaczy mógłby, ale pewnie chcę konserwować energię, zwłaszcza, że nie dropił z przeciwników na hardzie. Nie ukrywam, że chciałbym też nieco lepiej widzieć tych pociski przeciwników. Zwłaszcza takich tutaj na przykład. Imo pociski nie powinny być zasłaniane przez jakieś tam 2,5D otoczenie. Aha. Takich tutaj to jest. No wpływa to na percepcję jakby tego jak ten. Jakby jeżeli już chcemy robić G 2,5D, to chociaż tak, żeby to pół D nie przeszkadzało. Chude. Gacek? Chciałem po... Tak, Masz. Dobra, tego raczej nie przeskoczę. O my. Boże, Boże. To co, idziemy? Nie. To nie byłby moim zdaniem Jacek najlepszy pomysł. Prawie wpadłeś na ten kolec. Wiem, uwierz mi, widziałem to. A, tutaj masz zapis, ten duży. Ej, hapeki! Cześć Sylwio, smacznego, co tam dobrego pichcisz? Smacznego. Smacznego afk. Away from kuchnia, oczywiście. Nie. Playing. Dobra, tam na górę nie wejdę. Nie. No. Wow. On nie dostaje obrażeń z tego co widzę. Wow. Aha. Chuje. Yeah.
Gotować bób? Jak to jest gotować bób? Au. Okej, jestem back from kuchnia. Aha. Sięgnę czy nie sięgnę? Wow. Już raz się wypieprzyłem pod twoją nieobecność, spokojnie. Widziałem. Nie byłem pewien, czy widziałeś, czy nie, więc stwierdziłem. No tak, tak. Zresztą mi się wdzięczny jestem, że po... Mać. Że pozwalasz mi śledzić twoje porażki. Nawet kiedy ich nie doświadczam osobiście. Wiesz co? Speedrun. Tak. Chciałbym, żeby ktoś zapisał przed tymi skaterkami. Pokażę wam najgorszy speedrun, jaki w życiu widzieliście. Speedrun do mojej śmierci. Cieszę się, że się rozumiemy, Sebastianie. Chciałbym... Crusher PC. Metal Crusher. Nawet nie wiesz, jak byłbym szczęśliwy, gdyby te kasenki się nie powtarzały za każdym razem, kiedy czytasz grę. Zwłaszcza do checkpointa, no bo powiedzmy, jak wczytasz po jakimś tam czasie migania z głównego menu, to pół biedy, tak, no bo wiesz mniej więcej co i jak, ale tak to... No ja rozumiem. A to jeszcze raz. Aha. No musiał być wcześniej postawić. Albo wcześniej, albo po tej... Chcę sobie oczyścić... O, okej, dobra, tutaj nawet możesz postawić save'a. Git. Sebu. To by mnie z nieotwórty tam został. Jestem nie, że pewien. Tak. No i dobra, mamy dzięki temu czwarty energy cell, więc... Więcej możliwości robienia save'ów. Speaking of. Zapisywanie. Do ludzi słabych. Nie. Jest tyle rzeczy, które można oddać do ludzi słabych. Wow. Wykalkulatorowane. Oczywiście. Nie dajcie sobie mówić, że jest inaczej. Właśnie zastanawiałem, czy to zniszczy, czy nie. I czy ja w tej wodzie mogę pływać, czy nie. Wygląda niebiesko, więc... Tak myślałem. W sumie to nie wiem, absolutnie czego innego się spodziewałem. Nie wiem, czy dobrze mi się wydaje, niech mnie ktoś poprawi, jeżeli źle mi się wydaje, ale wydaje mi się, że na mediumie dostaje się jeden punkt obrażeń za wodę. Czemu nie robić się głupich rzeczy? Rób głupie rzeczy, wygrywaj głupie nagrody? Czy jakoś tak? Bo ja pamiętam, że do zbierania niektórych upgrade'ów po prostu przytankowywałem wodę. Ale to chyba zadawało jeden punkt w takim razie. Nie, mi się wydaje, że zadawało jeden, bo mówię, mi się udawało przytankować niektóre znajdźki. Jezu. Te skoki mnie tak irytują. Nic już zorientuję, Jezu. Jak dawno grałeś? W sumie chyba mówiłeś już jak dawno. Na którymś z pierwszych streamów. Uwaga, powtórzę swojego hot take'a, tylko tym razem bez morza, a na pewno. Wolę skoki w Castlevanii NES-owej. Ja. Dla mnie Ori 1 jest... Nie przeczę, że Ori 2 jest grą pod wielu względami lepszą, ale jedynka jest takim... Fajna energia. Z takim pakietem...
krótkim, a kompletnym. Zawsze możesz do tego praktycznie wrócić. Au. Ujeb. Mam wrażenie za to, że Orit wymaga ci troszkę więcej czasu jednak. Z kolei jedynka to jest gra, którą spokojnie muszę na przykład dzisiaj odpalić i pograć 3 godziny i przejść i stwierdzić, a to było dobre doświadczenie. Trzy, może cztery, jakby mi się chciało zbierać więcej znajdziek. Pojebany. Potrzebujesz... Nie, bo ty zużyjesz się jedną jednostkę chyba na zapis. Tak, nie masz czterech jednostek przy sobie. Masz trzy. Te może ściany, to ich siedem. Ta tak sobie, czy jest tej gdzieś jakakolwiek energia, którą mogę zepiać? Tak, jak grasz na mediumie. Okej, powtórzę, czy jest tutaj jakakolwiek energia, którą mogę zebrać? Nie pamiętam, możesz wrócić do save pointa tutaj po prawej. O man. Zresztą te drzwi, nie, nawet nie pamiętam, co tam te drzwi dokładnie odblokowują, więc nawet nie powiem. Ten pasek. O no. Co ja zresetuję przeciwników? Ważne pytanie. Jeszcze raz? Czy sobie zresetuję przeciwników? Nie zresetuję przeciwników. Ewidentnie. No mi się resetuje, jak odejdziesz na jakiejś dystancji wrócisz. Czasami mi się zdarzało, że mi się resetowali dosłownie. Noż kurwać. Dajcie mi poziom! Dziękuję. Fajny harcyst. Ty to klima powinien już być zmieniony. Mhm. Cześć, co? Nie, proszę nie szkalować. Dobra, to jeszcze raz. Zapisz. Stoję w złej kolejności, ale cicho. Tego nie mogę, bo nie mam double jumpa. Life pick up dwa razy więcej tego. Mam ochotę zacząć brać ofensywne rzeczy, jak patrzę, ile zdaje. Elmus, możesz. To jeszcze raz miałem iść tu w lewo? Dobrze pamiętam. Znaczy no, żeby wziąć tę energię, to tak tutaj. Znaczy... Chodziło o te drzwi z Energy Cellem, ale... I tutaj generalnie miałem nie używać tych. Miałem nie używać energii w żaden sposób. A jedno. Zapomniałem, że on się zespił! Już sobie nie będę miał energii, żeby tam... Cholera. Psia krew! Już tak tu ujmę. Au. Czyli muszę to przejść... Taktycznie nie tracąc HP-ków. Chyba się nie zrozumieliśmy. No tak, bo musisz przytankować trochę wody tam na końcu. Yep. I nie robić energii. Znaczy, nie zużywać energii. Jo. Dobra, czy jeszcze raz. Chodź tu. Przydasz. Tutaj będzie ten głupi przeciwnik, którego tym razem już nie utopię. Chociaż może on sam tutaj wpadnie.
spadnie. Dobra, czyli w tym etapie jest ok. I tutaj muszę po prostu to przytankować odpowiednio. A kurde. Nie wiem nawet do końca, jak ja to ostatnio zrobiłem, i to jest najgorsza część chyba w tym wszystkim. Bo to nie jest do końca tak, że mogę sobie tam spaść i to zawsze wyjdzie. Mam wrażenie, że muszę jakoś dość specyficznie tam spać po prostu. Bo teraz na przykład jak spadłem, to dwa razy dostanę damage od wody i raz od kolsów jeszcze. No właśnie. Nie wiem, czy to kwestia tego, że na przykład nie wpadając z wyższej wysokości się głębiej zanurza, albo coś tym lepiej. Trudno mi powiedzieć, jak to ten, bo mam wrażenie, że ty bardzo szybko otrzymasz obrażenie teraz, jak w tą wodę wpadasz. Znaczy nie, bo ja ostatnio po prostu raz dostałem damage'a tylko za N2, jak tam wyskoczyłem. To jest cała różnica. Wiesz, to nie jest tak, że ja ostatnio, dajmy na to, nie dostałem obrażeń w ogóle, jak wpadałem do wody, tak? Oba. Właśnie musiałem jakoś tak wyskoczyć, tak? Bo za pierwszym razem nie dostałem obrażeń od wody. Znaczy, nie dostałem drugich obrażeń od wody, to chciałem powiedzieć. Spike jumpy. Ja właśnie zrobiłem. Jesteś w niewygodnym miejscu? Ok, jest fajne. Better. Ow. Bro. Chyba z Tigrem. A to już było przedobrzone, że tak powiem. Nie do końca mogę wszystko ignorować po drodze. Chyba, że naprawdę mam jakąś idiotycznie dobrą precyzję. A tej wiem, że nie mam. Mówię, nie jestem pewien, od czego to zależy, jak szybko wypływam z wody i to mnie najbardziej tak irytuje. No i teraz trudno nic sobie powiedzieć, bo to jest taki niuans, którego zapomniałem, jak na pewno zwracam na to uwagę, jak grałem. Aha. Żeby zoptymalizować drogę przez ten, przez wodę. Albo po prostu albo źle tajmuję po prostu coś, to też jest troszkę. Może być tak. O Jezu. Wow! Energy to. Haha, już tam chodzę. Tak chyba już nie miała cicho. Może zlecenie ze skraku. No i to jest opcja, mogę spróbować. Czyli to mówi, że tak. Nie, też... Wpadłem na tyle głęboko, że nie mogłem wyskoczyć na tyle szybko.
Kurde! Czemu? Mam powijać się o tych kotów, to jest w sensie Rico, jest zwyczajny. Żeby nie było, wiem co robię. Gdzie się dasznąć? Czy nie ma airdasha? No i nie ma airdasha, gdybym miał airdash to podejrzewam, że byłoby dużo łatwiej. Sporo takich rzeczy zrobić. Chica. Masz... Nie wiem, że masz HP, no. Ja mam. Otwieram! Nie. A teraz też nie masz też energii, żeby otworzyć cokolwiek. No tak. Chciałbym... Okej. Okay. Ja nie chciałem zrobić tutaj save'a, tylko po to, żeby popróbować to robić jako tako. A, ja w ogóle w tej wodzie mogę pływać. Tak, możesz, tylko no, dostajesz obrażenia. Nie, myślałem, że w tej wodzie się nie da pływać w ogóle. Dobra, teraz tak serio. Au. To było chujowe. Au. Ojej. Czy ja dostałem właśnie dwa zobaczenia od kolców w tej samej chwili? Ja wydaje mi się, że dostałeś od wody i od kolców. Znaczy dostałem dwa razy bardzo szybko od czegoś obrażenia i na tym się zastanawiam. Ja szybkie zydło. Aha. Jak ja to wtedy zrobiłem? Jestem, zastanawiam się, w ogóle, bo ja mówię, nie pamiętam co tam jest, ale zastanawiam się, czy to co robisz teraz jest tego warte w ogóle. Pewnie nie. Bo tutaj jest generalnie, gdzie jestem? Ja jestem... O tu. To jest przejście do tej strefy, która była zablokowana.
To jest dosłownie przejście do lokacji startowej. Aha. Ała. Nie wiem. Rzucę zaraz albo padem, albo swoją ręką, jedno z wege. Wcześniej wskoczyłem. O, czepię na rękę. Tam są kolce niby w tej wodzie. Uj, idę stąd. Dobra, teraz pytanie, gdzie mnie jeszcze nie było, gdzie mogę spróbować coś ogarnąć. Będziesz wolić sobie save postawić albo po prostu zapisać, żebyś nie musiał się wracać. Ulala, trochę dużo. 6 punktów. I tak stamtąd nie wrócę, więc to raczej nie ma sensu, ale... Zobaczę, że to jest tylko ability cell. Znaczy, no, to nawet nie jest ten, to jest po prostu... Ability container, on ci chyba to nie jest cel pomocny. I ci daje punkty expa, nie daje ci całego poziomu od razu w przód. Aha. Ulala. Właśnie, niech ktoś mi powie, bo zapomniałem, czy w Wori jest tyle samo expa jakby na punkt? Czy im więcej punktów się zużyje, tym więcej expa trzeba zabrać do następnego punktu? Bo ja nie pamiętam, czy jak to działa w sumie. Coraz częściej dochodzę do wniosku, że kistem. Nie jestem pewien, co o tym sądzić. I mean, no... Są miejsca, do których nie powinieneś teraz iść, to jest całkiem normalne. A jeszcze jestem na górze. Było co? Było co? Ale moja dusza z Second Flickera nie pozwala mi. Au. Jezu. Czemu tacy jesteście? Why are you like this? Te kolce są tak dziwne, Jezu. O chuj z nimi chodzi? Wiesz, co z nimi chodzi? Co ci się w nich nie podoba? To, że blokuje się na nich. W jaki sposób blokujesz? Cześć. Że widzisz, tutaj... Nie mogę iść do przodu, tak? Że one mnie zatrzymują. O to mi chodzi. Zastanawiam się, czy jak nie zrzucisz Oriego w lewo, to czy cię nie znokbakuje w prawo i wtedy nie będziesz miał więcej dystansu. W sensie zrobić taki damage boost. Nie. Że... No bo czekaj.
To co sugerujesz, to... Nie. Okej, okej. To mnie boostuje z kierunku, z którego skaczę. Okej. Niestety. Chyba też nie przejdzie. Czyli ten pierwszy mały koles jest taką granicą, gdzie mogę stanąć. O kurwa. Ulala. Zaraz odpalę Castlevania, bo mi się skacze tam przyjemnie, przysięgam. No okej. Okay. Nie no, to nie bronię. Ta bezwładność w skokach jest tak istująca. W sumie Wicht 7 też szybciej skacze, potwierdzam. Nie jestem w stanie zaprzeczyć. Dobra, teraz to nie zginąć jak idiota. Potem jak już wykonałem ten skok. Nie radziłbym ci zapisywać tutaj w ogóle, żeby się nie softlockował. Oj tam, nie wiem o co ci chodzi. Tutaj uleczyć łącznie, na pewno nie za 6, bo byś potrzebował leczyć się za łącznie 6. Masz 3 energii i 1 HP pick-up. Yep. Maksymalnie mógłbyś się tutaj uleczyć za 5, jakbyś miał wszystkie energii pick-upy. Ulala. Cóż to był za skok, proszę państwa. Wiesz, to czasami już naprawdę wolę, kiedy gra nie daje mi takiego złudzenia, że coś można zrobić. Well, nie daje ci złudzenia, nie możesz po prostu tego zrobić. No masz pokazane kolce, no. Literalnie możesz to zrobić tylko damage boostując i nie możesz mówić, że ta gra ci pokazuje, że możesz to zrobić. No i ewidentnie, skoro przeskoczyłem na drugą stronę, to się da. No jest to intended way i dobrze o tym wiesz. W momencie, kiedy tworzysz metroidvanie swego sposobu, tego stylu, to raczej zakłada, że gracze będą próbować znaleźć jakieś ścieżki, więc wskazywanie tych miejsc, że prawie się da, to jest trochę takie granie na tym, nie oszukujmy się. Well, ale widzisz, że nie możesz obiektywnie tego zrobić, bo tam dalej też masz kolejne kolce, których nie przeskoczysz i po których musisz się zdamy boostować. No, nie wiem, gdzie tutaj masz jakiekolwiek złudzenie. Tak, to przeskoczyłem tam dalej, nie ma dość. To, że tutaj mi nie wychodzi, to już zupełnie inna sprawa. Mam dziwne wrażenie, że mój pad od PS będzie bardzo płakał po graniu Wariego. Biorąc pod uwagę, jak mocno wciska przyciski. Ulala. Thank you.
Wspomnij sobie relację, bo gdybyś miał jakieś umiejętności, jakie pozwalać, na przykład robisz podwójny skok, to nie? To nie. Pomyśl, że może to jest to, czego gra oczekuje od ciebie. Nie łamania sobie nóg o kolce. Nie no, będę łamał sobie kolana jak Marion w pidanach. O no no. Never forgetti. Jezu, wcześniej mi ten skok wychodził, czemu teraz nie chcę? Get up, please. No dobra, nie, to nie, łaski bez. Możemy teraz zobaczyć, co jest w dalszej części groty. Możemy. Moja śmierć. Ulala. Nie spadniesz tam, tak mi się wydaje, ani nie skoczysz wyżej. No nie wygląda na to. Musiałbym mieć Eldasha tutaj. Albo coś. Albo double jumpa. Z double jumpem też by raczej nie dał radę. Z double jumpem na razie mógłbyś zrobić. Czyli z drugi skoki byś wylądował. Czy to nie jest tak, że drugi skok byłby za wysoki? Nie wydaje mi się. Pewnie. A, w sumie tak. Nie. Bo tam jest zresztą na suficie nie ma kolców. No tak, 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 właśnie widzę. Cześć, Zyzik. Najgorsze jest to. No. Zresztą trochę wygląda, jakby się dało zrobić. Bez double jumpa. Nie. Nie znasz się. Słynne ostatnie słowa. Możesz próbować, ale mi to nie wygląda. Wiem, mi też nie.
Pamiętaj, na pewno są gry, w których by się to dało zabić, tyle ci mogę powiedzieć. Ale Ori chyba nie jest jedną z nich. Ori pozwala chyba na takie małe sequence breaki na pewno. I to powiem tak, jakbyś nie grał na hardzie, to z pewnością miałbyś już ze sobą ten... tą rzecz tam przy tych drzwiach energii, które mogłeś robić, bo byś otrzymał jedno obrażenia, a nie jedne i dwa, a nie dwa i cztery. Więc mógłbyś tam to na luzie zrobić. Jest kilka innych miejsc, przy których możesz przetankować obrażenia przez wodę. Więc to jest też kwestia tego, że no, grasz na takim poziomie trudności, który trochę ci, trochę bardzo ci utrudnia życie w tej kwestii. Trochę mnie kogo blokuje. Tak samo przy tych kolcach, jak teraz próbowałeś zrobić ten skok. Otrzymywałbyś trzy obrażeń najprawdopodobniej i mógłbyś tam dalej skoczyć też. No pewnie bym mógł. A tutaj nie wejdę. Tu jest woda, dzięki. Dzięki nie działa, jak to mówią. No i znowu, wydaje mi się, że tutaj na normalu mógłbyś to przytankować po prostu. Ale pytanie, czy to by mi cokolwiek dało. No tak, to jest też inna kwestia. Trudno mi powiedzieć. Znaczy i tak mogę. Well, spróbować na pewno można. W sensie to biorąc pod uwagę energii, to mogę mnie dobrze tak zabić. Ewidentnie tu się da przytankować, tylko teraz trzeba ostrożnie. Yep. Ostrożnie. Na pewno da się to rozegrać, tak żebyś mógł zrobić co chcesz. Czy mi się pad odłączył? Coś ostatnio. Halo? Mi się trochę pad od... Nie, z jakiego... Po daszu Ori się bardzo kurczowo trzyma tej ściany. To mnie zwiodło. Bo spójrzcie, odkąd trzymam się ściany, to trzymam cały czas strzałkę w prawo, co nie? Aha. Spójrz jak wolno on się od niej odsuwa. Po daszu. Muszę wcześniej anulować dasza. To mnie zwiodło tutaj. To jest raz. Ano. To jest dwa. To jest trzeci. Aj. Au. Nie powiem, ich ustawienie jest trochę problematyczne. Znaczy inaczej, oni są ustawieni dokładnie tak, żeby przeszkadzać graczowi w miejscu, które mógłby rozsądnie być. I fakt, że teraz Ori mi się puścił ściany, wynika kompletnie nie wiem z czego. No, dotarłeś tutaj na całkiem rozsądnych atakach. Dlatego stracę je w najgłupszy możliwy sposób. No, czemu on mi się puszcza ściany? Tam na górze masz Lifesella. Potwierdzam. Takie już. A to na pewno będzie pomocne. W sensie tyle rzeczy zadaje tutaj parzyste ilość obrażeń, że te parzyste Lifesella mi efektywnie nic nie dają. No bo co z tego, powiedzmy, że mam 8 HP, jeżeli i tak umieram na ten. No to fakt, a biorąc pod uwagę, że... Biorąc pod uwagę, że tutaj są te... to, że na hardzie masz podwojone, to zawsze będzie potrzebował korzystać. Zastanawiałem się, czy mogę to przeskoczyć, ale raczej się nie da. Deba tu w lewo nie da się? Znaczy w sensie... Da się. Ha, ha, ha. W sensie... Chodziło mi o to po prawej.
mi chodziło o ten mostek, z którego spadaj. A, czekaj. Ten sposób. No ale tutaj to już byłem, więc... Mogę sobie najwyżej. Tak, zrobić. Moje, zastanawiałem się po prostu, czy da się to przeskoczyć, ale... Raczej nie. Nie mam energii. Fajnie było, jakby jakaś tu była, ale... To chyba nie teraz. Tutaj chyba... Nie wejdę. Tam masz Krzysztof. No właśnie widzę. Z chęcią przygarnę. Tu nie przeskoczę, więc... Na razie spróbuję tędy. Zobaczę, z czym to się je. Tylko tam jest life, so... Znaczy tam jest ten energy container mały. Tfu, ability. Punkty po prostu. Tak, tak, tak. Aha. Mylą mi się cały czas. Mam bezpieczny out przeciwnik. Czy tu się da wskoczyć? Chyba nie. Uważaj. Tu masz drzwi na keystone, nie? No jednego keystone na pewno na dole widziałem, że jest. Konkretnie tu. Tylko pytanie, jak wysoko to leci na samą górę? Au. Thanks. To jest na jednego keystone. Na dwa, te drzwi. Masz dwa otwory. Tutaj na razie nic tu nie zrobię. Tego nie przeskoczę. Chyba. Nie. Za mało. Bobka w piekarniku, fajnie, fajnie. Smacznej bobki. Czemu nie zabiję? Yep. Kwestionuję. Właśnie zastanawiam się, że coś tutaj jest, bo te pseudo 3D może być zwodnicze pod tym względem. Ale nie wyglądało, żeby coś tam było. Ej. Ujeb. Oddajcie mi to. Okej, masz to? You got this. A teraz wrócić i poszukać drugiego. A tu kosów nie było nic takiego. O, Boże. Nie, tylko z gniatarki. Tylko z gniatarki. I know, right? Daj się energię. I tutaj na dół. Czy tam coś jest po lewej? Nie wygląda, ale... Warto sprawdzić. Sprawdzić nie zaszkodzi. O Boże. Tu też nic nie ma. Tu jest śmierć. Cheap. Tak, to moja głupota. To jest mapstone fragment. Yep. Dobra. Gadać
ściana. Wow. Mamy to zapisać. O dziwo. Wow. Is this boss? To taki... To jest może mini-boss? Ja mam tylko bossa PC. Jest zbyt prosty na bossa, w sensie ma zbyt prosty pattern. Aha. No i to już coś ma trudny pattern, czy nie, ewidentnie dla mnie nie stanowi problemu, żeby od tego umierać. Nie umierasz od tego, raz tylko wyrwałeś. No tak, ale nie mówię konkretnie o tym przeciwniku w tym momencie. To jest drugi kij, są z tego co widzę. Jap, jap. Synergia. Aha. Dobra, teraz to trzeba będzie dzielnie wrócić na górę, I guess. Że powrót będzie trudniejszy niż schodzenie? Znaczy, wierzę już to wolniejszy po prostu. A, mamy nerkę i te drzwi z Keystone'ami były tam. Yep. Zapis był zrobiony. Oczywiście nie po tej stronie kolce, co bym chciał. Dobra. Oczywiście. Ja mam pewien, że dostanę obrażenie, spadając na to. Tu nie wskazuję. Czekaj. Wydawało mi się, że to jest to, co można zniszczyć, ale to nie to. Więc... Czy mógłbym? Musisz mieć go w zasięgu. Jest w zasięgu? Jest za ścianą. On nie jest za ścianą, on jest pod ścianą. Bez ręce schowany jest. Ajajaj. Cut to the end. Kolejne drzewo. I naszym dzisiejszym upgrade'em będzie... Double jump. Wokół, dzięki. Krótki jest ten double jump. Bo to jest ten double jump, daje ci bardziej długości horyzontalnej. Aha. Wysokości niezbyt, ale za to jeżeli chcesz... Zresztą nawet zobacz, tamtego ability sella będziesz mógł zgarnąć na spokojnie tym double jumpem. Nie, trochę wysokości też ci daje, ale jednak bardziej ci daje długości. Teraz na przykład myślę, że będzie bardzo pomocne, żeby zgarnąć mnóstwo rzeczy, które zostawiłeś tam w Mungrotto. Na, daj spokój. Nie wiem, co właśnie próbujesz sugerować, kolego. A no i teraz możesz sobie od razu Erdasha upgrade'ować, jeśli będziesz miał okazję. Erdasz chyba szef mago. No będziesz musiał to sprawdzić przy tym, przy... Tam dalej nic nie było, right? Przynajmniej nic po co mogłem iść. No nie. Bo jeśli tutaj wskakiwasz... Ja bym zapisał najpierw. No! Stał już tam na górze. Dobra. Okay.
To nie jest optymalne miejsce do walczenia z tym przeciwnikiem! To zdecydowanie nie było optymalne miejsce. W razie jakbyś chciał łatwy sposób, żeby ich sprzątać, to ja się mogę go sprzedać, bo ja wiem, to może ich poharatać dobrze. Naładowany w churches. Yes. Wiem, bo on już to wcześniej dobiłem. On ich kosi totalnie i kosztuje się tylko pół energii. Dobra, jeszcze raz tutaj. Strategia jest taka, żeby najpierw rozbić tego dużego bloba i później po prostu ten... Czyli co, mówisz, że teraz większość gry stoi przed nami otwarta i możemy wszędzie iść próbować rozbujać się rzeczy? Znaczy, jeszcze nie. Powiedziałem, że konkretnie przez przejść przechodząc lokację, a nie konkretnie... Nie, no śmieję się bardziej, okej? Okay? Nie będę robił tego ani sobie, ani tobie, ani widzą. No, za to możesz wziąć kolejny energy cell, masz już 5, więc... Jej! A wiesz co można zrobić z 5 energy cellami? Zapisać 5 razy. Tak. Możesz też zapisać raz i włożyć pozostałe 4 w drzwi. Hej, no tak. Tylko najpierw muszę wejść na górę z powrotem. Mogłeś też włożyć ma fragment, bo nie wiem czy pamiętasz, ale masz taki. Wiem. XZ. Boże, Boże, ty zaraz masz ten, dosłownie jeden ci punkt brakuje do poziomu. No, o to mi chodzi z tym XD. Halfway there. Oh, I'm halfway there. Whoa. O, jedno. Nie skoczysz tutaj. No. Nie mogę nawet zaprzeczyć, wiesz? Dużo tutaj w sumie do zrobienia. Czaj, mówisz, że ja nie skoczę? O nie! Nie skoczę. Tak naprawdę to żartowałem i skoczę tam, ale w inny sposób. Znaczy teraz się okaże, czy mi się to uda, czy nie. Cóż, to nie jest tak, że po prostu tutaj się przechodzi? No. W sensie, że tutaj możesz ten... obejść do drugiej strony. Tak. W ten sposób. Nie wiem, czy jakbyś miał Erdasha... O, właśnie, masz poziom. Właśnie, miałeś sprawdzić, co z tym Erdaszem, jakbyś miał jak ten... No, ale to może następny raz, jak sobie zrobisz tego. On jest za 3... Nie, za 2! Już go możesz mieć. El Topo Kekko. Triple Jump był za 3 chyba. Tak. No i dodatkowo jest po samym, na sam koniec drzewka playerze. Nie pamiętam, czy możesz robić Erdasha po 2 skokach. Wydaje mi się, że tak. Jezu. To teraz masz bardzo, bardzo, bardzo dużo horyzontalnej mobilności. No możesz ogromne przestrzenie pokonywać dzięki double jumpowi i Erdaszowi jednocześnie. Nie jestem w stanie zaprzeczyć. Gdyby tylko znaczy ten Elder działał do góry, to nie? To już w ogóle byłoby super. Ale już nie przesadzajmy. Oj. Znaczy możesz robić takie skoki, o właśnie tego typu double jumpy, przez co, że ten podwójny skok daje ci naprawdę dużo tam prędkości w lewo, prawo. Zapominam też, że ten, że L-Jump mnie, znaczy L-Dash mnie w dół rzuca. To jest takie trochę kwestia przyzwyczajenia. Au. Dziki lubi szybki, potwierdzone info. Ejo.
To, za moich czas to się nazywało Leg Enhancements. Merał. Ale to kto woli. Merał. No. Masz coś do nóg? Tak, że moje nie działają. I co teraz? Przykro mi się zrobiło. Mi też. Ale z drugiej strony dla mnie to codzienność. Więc wiesz, za którymś razem człowiek już na to patrzy i ma takie, whatever. Aby. Oh baby. Au. Au. Ojej. Ajajaj. Ojej. Ha. Tam to przeżył. Tak, tak. Ja chwilę wcześniej. Muszę uważać ze zdarzeń, bo mnie rzucał w dół. Ja chwilę później. Ja chwilę później. Orety, kotlety. Orany, orany. Jestem niedojebany. Ajajaj. Wyzuk. Yo. Kotlety miałem. Ja... Nie miałem jeszcze... Ja będę miał obiad o kolację. No się miałem bułki. A z kolei po pierwsze miałem pizzę, więc... Nawet nie wiem, coś powiedzieć. Smacznego się mówi już. Poparcie tak tylko niekoniecznie. To jest taki skrót, powiedzmy, że można było łatwiej wrócić tutaj. W razie jakbyś się spierdolił. Ha. Windowsowa aktualizacja rozpieprzający system. Name more iconic duo. Ja nie potrafię nie gest? Oto. Ten. Nasz przyjaciel, złodziej, zrobił sobie kłopot. Bardzo mi przykro. No bo raczej, bardzo mi wszystko jedno. Ej. Aj. Ajajaj, nie powiem. Nie wiem, czy możesz zapisać trochę z tej sekwencji. Tak. Możesz. Jak miło. Już na początku przelecałem sobie. Dziwne, bo żebym potem nagrać w niemu. Ale że my mu pomagamy? Zamiast go po prostu odstrzelić? Nie no, tutaj działa tok na jutsu. No właśnie, ciężko mówić o jakimś toku tutaj. Udawany tok na jutsu. O, dzięki. No i oddaję na ten Water Vein. Dzięki czemu możemy wejść do drzewka. Odblokowane osiągnięcie w ten zone. Enter and restore the Ginzo tree. Ginzo tree. Ginza? Ginzo? Ginza? Czekaj, to było tutaj, nie? Nie. Tak. W sensie tutaj była... To nie były drzwi. Tak, masz rację. Ja bym na swoim miejscu wrócił się po prostu do tego dużego zapisu w Mugrotto, bo on jest w miarę niedaleko. I... tam na górze. No. I wydaje mi się, że już z Double Jumpem i Zer Dashem powinieneś być w stanie w miarę... Dużo odblokować się. Znaczy w miarę. Nie powiedziałbym, że jakoś... Dosyć dużo. Bo... Czyli mówisz, że ja nie zrobię? Bo jest jeszcze jedna umiejętność, którą niedługo dostaję, która w ogóle jeszcze bardziej ci jakby poszerza możliwości ruchowe, ale to już ogarniesz, jak do niej dotrzesz.
Musisz sobie dać chyba trochę więcej czasu w powietrzu. Bo tak... O, w ten sposób. Nie do. I tutaj na dole były te kolce, przez które ci powiedziałem, że możesz jeszcze double jumpować. Tak, a na pewno mogę zdaszować. Yep. Powiem. Trochę tanie, do. Powiem szczerze, że nie czuję się komfortowo robiąc tam po prostu double jumpa. No bo czekaj, jakbym chciał to iść. A nie, da się. Wydaje mi się, że to jest kwestia tego, żeby się przyzwyczaić do tego, jak ta gra ogarnia double jumpy swoje. Pytanie, czy tutaj mogę cokolwiek zrobić, bo nie wygląda. Au. Au. Chyba nie. Jeszcze raz, gdzie była ta brama? Tam po lewej, aż daleko. Jezu. Giant Speed Light Container. I po prostu dużo. Nice. Dużo XP. Czy chcesz iść do tych drzwi z czwórką? Chcę. No, możesz chcieć, w sensie, no nic ci nie szkodzi, odblokujesz sobie skrót. Bo czekaj, to było do początku, right? Nie, tak. Tak. No i teraz nie powinno być to dla ciebie problemem w ogóle, żeby to zrobić. No, w porównaniu tego, jak to wcześniej wyglądało, to na pewno. Dawaj, ciutop. Ryb in pepperonis. Ryb in papopedo. Before i tak mi to nie wychodzi. No... Co już wyszło, ewidentnie. Nie będę narzekał. A rzeczywiście, to jest po prostu tutaj sklucieka tam na górę. Wciąż chyba nie wejdę. Powiem więcej, nie zanosi się, żebym mógł za szybko tam wejść. Takie momenty jak ten sprawia, że czuję się jakbym chociaż trochę umiał grać tego. Ale tylko trochę. Mogę iść tam na górę niby? A skoro już tu jestem, to najpierw odnowię sobie zasoby. Yes! Zobaczę, co tutaj będzie. To jest teraz jak najbardziej zrobialne. No już tak jakby wcześniej nie było. Znaczy to było, ta część była, okej, okay, fair enough, ta część była. Tam mam wrażenie, że też mogła być. A chcesz zrobić save'a i się przekonać? Nie. No.
Tylko to z kolei prowadzi mi miejsce, gdzie wciąż literalnie nic nie zrobię. Dobra, czy tutaj na górze będę mógł... Pewnie na górze. To na luzie, nawet. Tutaj, wiesz co, ja może... No w ogóle tymi daszami można zapieprzeć, kropka. One są bardzo, bardzo szybkie i bardzo dużo przestrzeni pokonują naraz. Wow! Właśnie byłem pewien, że się w to wpieprzę, szczerze mówiąc. No. To są lasery Quickmana. Mogę spróbować pójść tam w lewo, zobaczyć, czy da się coś zrobić. Yep. Jeszcze raz. Czy było warto, to pewnie kwestia sporna. Ale nie, poświęcałeś za dużo, żeby tutaj wrócić. Jest to jakiś tam łącznik pomiędzy tym... Hollow Blade, czy jak to się tam nazywa. W tele. A ile mi coś niebezpiecznego? Czemu oni są tacy wytrzymali? Hololaj. Shinji przez pierwszą godzinę streama, Pain Peko. No w sumie tutaj. Przestańcie być tacy wytrzymali! Nie wygląda, jakbyśmy się tam na górę dostać jeszcze. A się tam na dół? Tak, tam na górę na... Chociaż? Nie. Kategorycznie nie. Mówię to ja, więc... Nic mnie tak irytują. Głównie przez to, że są tacy wytrzymali. Ta ondola to coś było pod wodą i niby jest jakieś przejście w prawo. Czy ja tam byłem przed chwilą, czy nie? Chyba tak? Chociaż? Nie, czekaj. Dobrze. Nie, no to było. A nie, dobra, i tak nie będziesz potem przejść, ale to sobie zobaczysz zresztą. Wydaje mi się, że nie. Yep. Bo to tutaj jest zapakowane. Dobra. Teraz pytanie, co tutaj będzie na górze? Niczym nie blokujesz, nie? Ale nie wszyscy umierają od tego. Ale na pewno jest to dobry sposób, żeby... Dobry sposób, żeby realizować z większością z nich. A reszta tego jednego pozostałego to sobie możesz po prostu dobić. Okej. O, freebie, jak dobrze. Lifestyle. Biorąc pod uwagę, że chyba przez całą grę możesz sobie rozszerzyć hapeki do 15 i nie jest to duży spoiler, bo widać to jak naciśniesz start. Tak, widać. Tak. Jeszcze masz 6 do zebrania, więc tak do 15. No to, to, to,
Ale jesteśmy już w połowie zbierania tych. Jesteśmy dopiero tak naprawdę przy pierwszym żywiole. Było warto. Tak naprawdę to nie, ale było. A te rzeczy, tu coś jeszcze było do zgadnięcia. Zostawcie mnie, proszę. Hej, takie pytanie. Tutaj mieliśmy ten Sela. Też taki trochę freebie. Tutaj nie przejdziemy. Chyba, że o czymś nie wiem, ten Eldar to nieszczelnie. Więc tu nie przejdziemy. Pięknie. I tutaj możemy wrzucić element. Ja blokuję tu przejście. Ale jest jeszcze dużo rzeczy, które możemy wyjść, zanim tam pójdziemy. Wejdź! No, myślę, że... Może być dużo śmieci, które nas czekają od mojej głubien. To prawie jak pojąki w Wajzaku. Badaj coś teraz, że ja będę o 7 chciał skończyć. Jasne. On mnie zabije. A no i nie. A, mam 1 HP. No tam na dole masz ten duży save. Ma też tę energię pętli. Save. Nie wiadomo po co. No to jest dziwne miejsce energii, będąc tak, że możesz sobie odnowić dosłownie tu. Może zakładaj, że gracz tutaj nie będzie wiedział, że może wejść. Ale jest taka możliwość. Ja ten save point w pierwszym przejściu blokowałem dopiero jak miałem jakieś 3/4 gry za sobą. Trochę mnie irytuje to, że nie widzę tego na mapie, więc odkryję to tylko po to, żeby mieć to na mapie. Ale co? Tu po lewej. Tam, gdzie jest ta energia, bo nie ma jej na mapie zaznaczonej. Aha. Powiedziałem, odkryję. Bo chyba się nie zrozumieliśmy go. Tam na górze coś jest. Ale tam na pewno nie wejdę w tym momencie. Nie. Tam to wygląda dosłownie, jakby jakiegoś latania trzeba było. Możemy sobie to odbić, czemu nie? O, so close. Może z rydaszem by się udało, żebyś tam przebić gdzieś tam w prawej? A nawet bez. Dobra, łatwa ability cell. Ano. A czy za dwie mogę coś zrobić? No na pewno na innych drzewkach. A chyba tutaj już będę chciał do tego. Do dalszych rzeczy. Będzie oszczędzać. Zwłaszcza, że chyba teraz całe drzewko możesz pociągnąć już do końca z tym, co masz. Ultra Soul Link wymaga punktów, potem wymaga Ultra Soul Linka, potem Charge Dasha, potem Water Breath'a, Double Jump'a mam, Soul Link Efficiency i Ultra Defense. No tak, czyli całe już to drzewko możesz do końca pociągnąć praktycznie od tego miejsca. No tak. Double Jump był jedną taką umiejętnością, jedyną, która cię w tym ograniczała, I guess. Double Jump i Charge Flame. W sumie. Jezu. Skacz! Czy tam na dole dam radę coś ogarnąć? To jest pytanie. Bo tak. Tutaj na dole nie ma za bardzo co myśleć póki co. Bo jest tu woda, a w wodzie trochę zbyt ryzykownie obecnie pływać. Nie powinienem być w stanie wejść, jak mam double jumpa. Czy mam 4? Mam 3,5, żeś nie umierać.
Żyć kurwa nie umieraj, co nie? Okej, okay, nieważne. Otwieraj. A cóż to? To jest to Ability Cell. To jest to Ability Cell. Kolejny. Akurat potrzebowałem. Tam się raczej nie da wejść z tego poziomu. Będę od tej lewej strony. I teraz możesz sobie zrobić Ultra Soul Linka chyba. A też możesz Ultra umrzeć. No. Nie jestem w stanie zaprzeczyć. Majster. Jeszcze raz te drzwi... Gdzie one były? Musisz... Tam, po lewej. Musisz daleko przejść. Zobacz, to jest tam ten zielony obszar, ten zielony. No bo tego musisz rzucić w Ability Cella. No tak. No, to ten zielony obszar. Tam na dół aż? Tej. No nie w tu. Tylko, że tu spadasz na dół i idziesz w lewo. No, przed chwilą to robiłeś dosłownie. Implikowanie, że to, że coś przed chwilą robiłem, jest argumentem za tym, że będę pamiętał. Nie, ja tak nie działam, naprawdę. Wiem, że to brzmi źle i w ogóle, ale... Kurwa. Jak się tutaj... Właśnie, tutaj to akurat widzę. Bardziej się zastanawiam, jak się tutaj dostać. Bo na mapie to jest zaznaczone powiedzmy jako... Dzięki. Jako takie zupełnie osobne. Mógłbym nie umierać od wszystkiego, jak leci. Jest pytanie o Kingdom Heartsy, swoją drogą. Kiedyś planuję zrobić KH3, będzie przy tym pokazywał coś z Unią Kraszczy, stwierdził, że obejrzymy sobie ten film, który jest w kompilacji i tyle, myślę. I nie mam ochoty bawić się w tłumaczeniu Union Crossa, bo on jeszcze bardziej... Znaczy, no, on ma swoje własne zawiłości popularne, które są po prostu... Ja nie chcę się bawić w to, że tam jest Data Wardy, tam są i tam są jakieś Ark i tam... Pamiętaj, z perspektywy osoby, która tego słucha, brzmi śmiesznie. Ale domyślam się, że z perspektywy osoby tłumaczącej może niekoniecznie. Ten wyżej był ten Ability Link. Ability Star. Tutaj, no. Nie będę kłamał, jest to trochę irytujące, że pokazuje na mapie, że jest otwarty, jeżeli jest zamknięty po tym, jak się straciło tego. Właśnie, jest... wydaje mi się, że to jest jakiś bug, że tak nie powinno być. Mam taką szczerą nadzieję. To jest to miejsce, w którym umarłem. Ostatnio. No, bo spinowałem jak idiota. Możesz sobie od razu zapisaj tego. W ogóle wydaj sobie level, bym powiedział. Chciałem zobaczyć, czy tutaj coś na górze damy detalić, ale może być z tym problem. A tu możesz wziąć. No tak, ale tutaj na górę raczej. Wiesz, co Mario, wydaje mi się, że najważniejsza rzecz, która jakby jest do wiedzenia z Union Crossa, jest w tym filmie w backcoverze pokazane, więc... Nie. Zastanawiałem się, czy dam radę tam skoczyć, ale chyba nie. To co tu było za trzy? Z Ultra Soul Link. Jeden Soul Link daje ci dwa leczonka. Czy jest coś jeszcze szybko, co... Poczekaj, legenda... To był Breakable Wall, ale Breakable Wall nie jestem w stanie niszczyć obecnie, więc... Patrzę... Znaczy, Breakable Wall to zależy tak naprawdę.
Stompa Blue Floor nie jesteś w stanie niszczyć na pewno. Aha. Breakable Wall to zawsze taka jakaś ściana. No to jako, że zaczynałem, to zabiewa za szybko przybieżkę, tam. Aha. Bo generalnie widzę, że już powoli czas się zbliża. Nie tu, nie tu chyba? No, no, chyba. Okay. Valley of the Wind. Valley of I am the Wind. No także będę pamiętał implying, że będzie tam można iść wejść czego. Mm-hmm. A na dziś to było na tyle. Jutro normalnie, right? Tak, jutro normalnie. Nie mogę się doczekać. Błaźnił się dla was dzisiaj Shinji i współkomentował Seversi. Trzymaj się ciepło. Cześć.